Siemanko, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij To. Chciałbym się Ciebie zapytać, czemu odkładasz ciągle coś na potem? Czemu te rzeczy, które chcesz zrobić, które pragniesz tak naprawdę, które po prostu pragniesz mieć, które po prostu potrzebują Ciebie, czemu je tak odkładasz na potem? Czemu? Przecież tak naprawdę możesz je mieć w zasięgu ręki, w zasięgu dłoni, możesz je chwycić już, za jakiś czas. To dlaczego nie spełniać swoich marzeń? Dlaczego nie realizować swoich celów? Dlaczego? Wolicie siedzieć i tylko narzekać, nie robić nic ciekawego. Ciągle tylko po prostu narzekanie, mówienie, że inni mają, a wy nie macie, ciągłe takie pesymistyczne myślenie. A zamiast po prostu zacząć działać, bo tak naprawdę trzeba podjąć tę odpowiednią decyzję. I jeśli podejmujemy tą odpowiednią decyzję, na przykład zaczynamy ćwiczyć, bo chcesz rzucić 30 kilo. 30 kilo chcesz rzucić i zaczynam ćwiczyć. To kurde, weźcie dziewczyno w garść i zacznij od dzisiaj. Rozejrzyj się za jakimś planem treningowym, rozejrzyj się za jakąś dietą, zacznij spożywać mniej pożywienia, tak z odpowiednią kaloryką. Zacznij coś robić już w tym kierunku od dzisiaj. A nie myśl sobie, że jest na przykład czwartek, a ty zacznę działać od poniedziałku i od poniedziałku będę ćwiczyć. I wiesz co? Poniedziałek się zacznie, a ty gówno zaczniesz. I taka prawda. Z tego względu, że jeśli odkładamy coś na potem, to ciągle przekładamy, bo od tego poniedziałku nie, no bo coś tam się wydarzyło, nie wiem, muszę jechać do sklepu. Od tego nie, bo muszę iść do pracy, no przecież miałam nie iść do pracy, ale muszę iść. Zaraz coś innego się wydarzy, że na zakupy gdzieś jechać, albo cokolwiek innego. I ciągle coś się będzie działało, a ty nie będziesz spełniała swoich marzeń. Bo ciągle coś innego będzie ważniejsze od tego dążenia do swojego celu. Zrozum to, że dzisiejszy dzień jest najlepszym dniem, w którym możesz coś rozpocząć. W którym możesz rozpocząć tak naprawdę swoją przygodę. Dlatego, jeśli coś planujesz zrobić, zacznij już to robić dzisiaj. A zobaczysz, że nagle za 2, 3, 4, 5, 6 miesięcy będziesz zupełnie inną osobą. Dojdziesz do tego celu i będziesz o wiele szczęśliwsza i powiesz sobie, kurde, jaka ja byłam głupia, że nie zdecydowałam się na to z jakiś rok temu, 2 lata temu, tylko ja czekałam tyle czasu. I później będziesz żałować, że tak późno zaczęłaś. Dlatego mówię Ci szczerze, mówię Ci, chcę Ci pomóc. Zacznij działać od dzisiaj i zobaczysz, że za kilka miesięcy będziesz w zupełnie innym miejscu i nigdy w życiu nie będziesz żałowała tej decyzji. Ale musisz zacząć i to do tego nikt nikogo nie zmusi. To ty sama musisz zrozumieć, jak ważne jest dla ciebie zdrowie, jak ważne jest dla ciebie życie szczęśliwe i po prostu zacząć pozbywać się tego nadmiaru, tych zbędnych kilogramów, które na tobie spoczywają i nosisz ten ciężar i źle się z tym czujesz i ciągle cię to gnębi, ale nic z tym nie chcesz do cholery zrobić. Dlatego zacznij już od dzisiaj i to będzie najlepszy moment w twoim życiu i najlepsza decyzja, której nigdy w życiu nie będziesz żałować. I tak samo ze wszystkim jest. Czy to jest odchudzanie, czy to jest zdrowie, czy to jest powiedzmy osiągnięcie jakiegoś celu konkretnego, na przykład większe zarabianie, czy stworzenie jakiejś firmy, czy cokolwiek innego. Najważniejsze jest po prostu rozpoczęcie działania, nie odkładanie tego, tylko po prostu zdecydowane rozpoczęcie działania, że w dniu dzisiejszym robię taki krok do przodu i mimo tego, czy by się paliło, czy cokolwiek innego, ja to robię, robię to i idę, bo ja chcę
dojść do tego celu i spełnić swoje marzenia. Dlatego działajcie, 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 bo tak naprawdę wszystko możecie mieć w życiu. Wszystko. Jedynie wystarczą tylko dobre chęci, ta decyzja podjęta, robienie z każdym dniem kroczku naprzód, po lepsze jutro. No i przede wszystkim praca, bo to kosztuje trochę pracy, ale finał i ta droga jest po prostu tak piękna, że tylko po prostu, tylko podróżować w jedną, w drugą stronę i zwiedzać ten piękny świat, w którym się urodziliśmy. Mam nadzieję, że Was trochę zmotywowałem i zaczniecie działać. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subach i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!